Dzień dobry, witamy w Studio Info. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Andrzej Bystron, radny Rady Powiatu Kartuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, przed samorządowcami teraz gorący okres, bo za nieco 3 miesiące wybory samorządowe. W kuluarach mówi się, że będzie pan ubiegał się o fotel burmistrza, to prawda? No powiem tak trochę nietuzinkowo. Lubię piosenki, które coś mają do powiedzenia i to jest na tej zasadzie, jak nie ja, to kto? Skąd taka decyzja? Obserwuję naszą gminę i nasze miasto Kartuzy od dawna, od 10 lat generalnie jestem w samorządzie. Uważam, że nasze miasto i gmina zasługuje na coś więcej. Dzisiaj jest tylko burmistrz, burmistrz wszystko wie, burmistrz to, burmistrz tamto. Uważam, że są do tego jeszcze inne osoby jak radni. Czyli jak decyduje się pan kandydować, to znaczy, że coś panu się nie podoba w obecnej władzy. Jakie może najpilniejsze zmiany potrzebuje gmina Kartuzy? Podstawowa zmiana to jest podziękować panu burmistrzowi i jego zastępcom, którzy razem w trójkącie chodzą, urząd wtedy jest pusty potencjalnie, w imię hasła kota nie ma, myszy harcują, ale to jest niepotrzebne. Jeżeli my otwieramy jakiś chodnik, jakieś wydarzenie mamy, trzech burmistrzów, no hola, kto pracuje wtedy? Tylko kierownicy? No chyba powinien być w urzędzie jakiś wiceburmistrz, gdzie ten przychodzi, są dyżury i tak powinno być. I tak bym to chciał, aby nowy burmistrz, mam nadzieję, nie Gołyński, tak funkcjonował. Jeśli wciąż nas oglądasz, to znaczy, że rozmowa Ciebie zainteresowała. Bardzo nas to cieszy. Zasubskrybuj kanał na YouTubie, aby nie przegapić następnego odcinka. Możesz nas śledzić także na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy najciekawsze wycinki z rozmów. A co poza wymianą kadry zarządzającej? Oj, to jest temat bardzo szeroki. Do zmiany są przede wszystkim sposób podejścia do inwestycji. Inwestycje uważam, że dzisiaj są nasze na terenie gminy Kartuzy przekosztowane, krótko mówiąc. Każdy metr kwadratowy bieżący chodnika w Kartuzach jest o wiele droższy o 20%, 30% niż w Stężycy, niż w Sulęczynie. Proszę to sprawdzić. Ostatnio rozmawiałem z wójtem, nie będę go, jak to się mówi, wołał do tablicy, ale mówi mi: Andrzej, jak to się dzieje, że u was komputer kosztuje 3,5 tysiąca, a u nas ten sam komputer 2,5 tysiąca. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ja nie oglądam tych przetargów, ale tak nie powinno być. Uważam, że ten wiadukt, który kosztował 4 miliony, bez konsultacji, totalnie na zasadzie, bo ja mogę, no to powinno być inaczej. Jeżeli chodzi o grill, który jest przy pani Danucie Zaręba, tam na tym parkingu dużym, pan Tyberiusz Krieger wymyślił i bardzo fajną inicjatywę, aby on powstał przy tym gaju, przy tym jakby tam naszym wyspie łabędziej. Nie, bo to wymyślił pan Tyberiusz Krieger. Jest, on podał kwotę do tego funduszu obywatelskiego, którego dzisiaj też nie ma, też powinien zaistnieć. Podał w okolicy kwotę 16 tysięcy, a tutaj 140 tysięcy. No sorry, przepraszam, to trzeba zmienić. Tu jest po prostu temat na inny wywiad, to powiem szczerze. Ja jestem tak nakręcony, jeżeli chodzi o te zmiany i o te potrzeby, które nasza gmina ma i zarówno w mieście, i na wsi. To wszystko trzeba zmienić. Uważam, że fundusz obywatelski powinien być. Te nasze fundusze sołeckie, one są za małe. No to co jest 30 tysięcy? Oprócz tego ludzie też chcą się zabawić i jakieś integracyjne spotkanie mieć, ale tam powinna być konkretna kwota, niech ludzie decydują. Nie jednoosobowo burmistrz, nie sołtys, nie rada sołecka. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w spotkaniu, mówią: proszę pana, panie burmistrzu, my jako mieszkańcy chcemy ten, a ten chodnik. Nie może być coś takiego, że w kaliskach świetlica stoi, słuchajcie, od prawie że rok i świeci pustkami. No cholera by wzięła, no krótko mówiąc, przepraszam, się nakręciłem. No. No właśnie, bo wspomniał pan o tych inwestycjach i wymienił pan więcej inwestycji w mieście, a właśnie sporo radnych, ale też mieszkańców zauważa, że obecna władza, obecny burmistrz inwestuje w miasto, a tereny wiejskie są pomijane. Inwestuje, inwestował. Zobaczcie, jak było z rewitalizacją. Przecież ta rewitalizacja kosztowała kilkadziesiąt tysięcy milionów złotych. A jak to się stało, że jeżeli chodzi o w Borowie 500 metrów jakiegoś chodnika, do Sydna po 3 latach pojawił się dywanik. Dywanik dzisiaj to nie jest wielkie wydarzenie. Uważam, trzeba odejść od podium, bo nie możemy dzielić kategorii ludzi na wsi, ludzie w mieście. Ludzie w mieście mają mieć piękne jakby kwietniki, asfalty, a na wsi jumbo. No co? To trzeba zmienić, po prostu uważam, państwo powinni zdecydować i czas, epoka Gołyńskiego 30 lat minęła. Uważam, że jest to schyłek. Temu panu dziękuję, krótko mówiąc, chce iść na emeryturę, niech idzie. No właśnie, bo chyba nawet statystyki pokazują na tym, że większość mieszkańców gminy mieszka na terenach wiejskich niż w samym mieście. Tak jest, a do powiedzenia mają mniej.
Radnych mamy więcej, tak naprawdę. Mamy 11 radnych w terenie wiejskim, a 10 w mieście. Ale tu nawet nie chciałbym dzielić mieszkańców. Mieszkańcy są, każdy jest mieszkańcem naszej gminy, naszego miasta i dlatego jesteśmy gminą wiejsko-miejską, a nie tylko miastem. Taka Kościerzyna jest tylko miastem i ma problem rozwojowy i tak dalej, a tu po prostu trzeba patrzeć perspektywicznie. Nie może być taka inwestycja, obudził się, w nosie może podrapał i będę robił grilla na, że tak powiem, dla osób tak, że tak powiem, szemranych, krótko mówiąc. No. Czyli jakąś wizję, kierunku rozwoju gminy pan ma, ale do tej pory był pan radnym Rady Powiatu Kartuskiego przez 5 lat, kadencja dobiega końca. No, trzeba przyznać, że jest pan jednym z aktywniejszych radnych w powiecie kartuskim. Co udało się zrobić? Może jaki jest pana zdaniem największy pana sukces? No sukces, tych sukcesów powiem szczerze, może bym był mało skromny, ale to jest największy dla mnie taki jest wydarzenie, to jest ta droga, która się zaistniała pięknie, ta, no ale to była merytoryczna praca i mrówcza robota, jeśli chodzi o wszystkie powiaty nasze ościenne, to mówię jakby centralne Kaszuby i Chojnicki, Bytowski, Lęborski i Kościerzyski, i nasz Kartuski, ale gdybym nie miał wsparcia w powiecie, ta sytuacja też by inaczej wyglądała. Jednoosobowo o wiele mniej może zrobić. Rola burmistrza w takich działaniach jest całkiem inna. Myśmy byli o wiele dalej, gdyby ten temat był już kręcony wcześniej przy burmistrza, nie tylko konflikty, jazdy, ja tak powiem, walki podjazdowe. 3 lata walka o to, żeby pana Mariusza ten teraz, że tak powiem, zdetronizować, bo tak to chyba by trzeba nazwać, bo tak on to chyba traktował pan Głowicki, bo uważam, że ludźmi trzeba współpracować, z ludźmi trzeba rozmawiać. Chociaż ja lubię rozmawiać i to dla mnie żadne kłopoty jest, ale trzeba wsłuchiwać się w to. Nie może być jednoosobowa decyzja. Na jakiej podstawie, że co, pan burmistrz, koleś skończył wielką, jak to się, Sorbonę na Wybickiego i on ma wielką wiedzę? No, przepraszam, nie ma tej wiedzy. Ja też tej wiedzy nie mam, ale wtedy trzeba rozmawiać, trzeba konsensus taki wyciągać. Ja jeszcze w poprzedniej kadencji, jak nie otrzymywał absolutorium pan burmistrz aktualny, mam nadzieję, że to już jest jego ostatnia kadencja, że pan się nie zna, wy się nie znacie, to ludzie specjaliści. Nam ta płytka na deptaku pokazywana była jako coś antypoślizgowego. Ja mówię, pani burmistrz, to wystarczy dotknąć, że to nie jest antypoślizgowe, że to jest z faktury, że będzie śliskie. Nie, ludzie się znają. No i tak się zna nasz burmistrz. No właśnie, w sumie o deptaku, to może zatrzymajmy się chwilę o deptaku, bo od wielu lat mówi się o tym, że no, zimą jest to lodowisko, nie deptak. A jest w ogóle jakaś szansa na zmianę tej nawierzchni na deptaku? Uważam, jeżeli to mieszkańcy by zdecydowali, tą wolę by miał, jak to się mówi, wejść w te buty burmistrza, to trzeba po prostu zlikwidować i zrobić grubą kreskę i patrzeć do przodu, nie do tyłu. To było, to mamy. Chcecie państwo zmian? Proszę wybrać zmiany, a nie patrzeć do tyłu. Pani spojrzy, Gołuński jest od jednego pokolenia cały czas burmistrzem. Jak nie wice, to burmistrzem. Zawsze w jakieś buty wchodzi i jest zawsze w samorządzie. On nic innego nie robi, nic innego raczej nie wie, jak może rozgrywki ewentualnie prowadzić samorządowe. Ja nie chcę tak. Ja robię pod tym względem inne rozdania. Ja nie chcę robić jakiegoś audytu, sprawdzania, gonić zajączka, jak on gonił zajączkę u pani poprzedniczki, pani Lehmann. Uważam, że trzeba robić tu i teraz, a jakieś problemy się pojawią, to je rozwiązywać wspólnie. Ja miałem tą przyjemność być w Radzie Powiatu. Naprawdę jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o Radę Powiatu, a gminę Kartuzy. Każdego bym zalecał, aby najpierw jeden pion przeszedł, jeżeli chodzi o szlif kartuski, gminę Kartuzy, a potem w powiecie. Tam się wysłuchuje, wsłuchuje się. Oczywiście nie zawsze człowiek jest idealny, jakieś poglądy są idealne, czy jakaś tam wizja, idea jakiegoś zadania, ale tam się rozwiązuje problemy. Zobaczcie państwo, jeżeli chodzi o tą lodówkę społeczną. Przecież to tak można zrobić. Ale ona pewnie nie będzie, no bo to kurde Bystron jeszcze trochę nakręcił i wspiera tą ideę, a to jest zadanie jednodniowe, to po prostu kupię kontenerek, montuję, wstawia i jest dzieło wykonane, nie? I tak uważam, że w powiecie trzeba by się nauczyć, że się rozwiązuje problemy. Ja będę rozwiązywał problemy, ale wspólnie, nie pojedynczo. Dla mnie nie ma takiej możliwości, żeby jednoosobowo, ja naprawdę wielu osób, w wielu tematach nie znam się i nie jestem ani budowlańcem, ani jakieś tam wykształcenia technicznego nie mam, ale bym słuchał takiej osoby, które mają to doświadczenie. Radni, który jest 5 kadencji, on do pana Duszyńskiego mówi, że się nie zna. No, co to jest? No po prostu to jest nienormalne dla mnie. Pan wspomniał z jednym sukcesem w drogę. Rozumiem, że chodzi o połączenie bezpośrednie z lotniskiem w Rębie.
Tak, no, ja mam taki skrót myślowy. Rzeczywiście Państwo pomogą, przepraszam, mogą nie wiedzieć. Chodzi o drogę, którą zbierałem petycje, zbierałem podpisy, 2000 osób to tą wizję poparło. I chodzi o połączenie drogi między Kartuzami, między naszymi Kaszubami centralnymi do Rębiechowa bezpośrednio. To zostało zlikwidowane w 2008 roku. W 2012 protesty, nie protesty, pojawił się temat, że to może wrócić. No ale rozbudowa, terminal numer 2, PKM-ka. I znowu oczywiście zostało wszystko odrzucone. Ja sobie takie założenie zrobiłem, że chciałbym no, coś po sobie zostawić, jeżeli chodzi o bycie radnym powiatu kartuskiego. Hospicjum, duże zadanie. Ja byłem w ministerstwie, jeżeli chodzi o pomoc dla hospicjum i tak samo, jeżeli chodzi o ten temat związany z tą drogą. Uważam, że ta droga jest do zrobienia i rzeczywiście intencja, uchwała intencyjna. Potem pozostałe samorządy się podłączyły. Nie minęło pół roku, był list intencyjny województwa pomorskiego, samorządu żukowskiego, powiatu kartuskiego i to się ziścia. Ja uczestniczę we wszystkich konsultacjach. One w Baninie mają najczęściej miejsce lub tam w Gdańsku na Budowlanych i naprawdę te spotkania mają sens, są twórcze. Tylko jest następny problem, czy to ma być droga tranzytowa, czy to ma być droga dla mieszkańców Banina. Ja myślę, że to jest bardziej droga dwufunkcyjna i tranzytowa i dla mieszkańców Banina. Ona rozluźni, tam już jest miasto generalnie i to trzeba o tym myśleć. Nie? I ta rola tego burmistrza w takim zadaniu byłaby całkiem inna niż takiego radnego, który chodził, jak to się mówi, pukał do każdych drzwi, umawiał się na spotkanie, prosił o te podpisy i wasza media bardzo dużo pomagała, jeżeli chodzi o takie pomoc w tym zbieraniu tych podpisów. I to jest mrówcza robota, ale ja takiej mrówczej roboty się nie boję. Ja jestem dosyć taki tytaniczny, jeżeli chodzi o zadanie. Powtarzam tematy, które się dzisiaj nie udały, może za rok się udają. Taki temat, różne przejścia dla pieszych, różne światła. To dla kogoś może być jakieś małe zadanie, ale to jest zadanie dla tych mieszkańców konkretnych, duże, bardzo poważne. Jakiś spowalnia, czy to będzie na ulicy Długiej, czy to będzie na Szpitalnej, to ludzie fizycznie korzystają. Albo teraz ostatnio z mojej inicjatywy no, mogą ktoś mieć pretensje, ale chodzi o bezpieczeństwo. Ten fotoradar, który jest na 20, tam gdzie ludzie giną, fajny, piękny dziennikarz, znany Piotr Świąt zginął. No to przecież tę gredyję można było uniknąć, gdyby tam ewentualnie ograniczenia wprowadzić, kontrolę. My musimy naprawdę się sami kontrolować, a my się nie kontrolujemy, kiedy nie mamy tego, tak, że tak powiem, przymusu, przykro mówić, ale przymusu takiego administracyjnego, nie? I tych zadań dużo jest. Ja mówię, są takie sytuacje, że ktoś zadzwoni, mówi o jakiejś takiej sprawie dla niego bardzo trudnej do rozwiązania, a dlatego z pozycji radnego to jest naprawdę jeden telefon, jeden komunikat w SMS-ie czy na WhatsAppie i jest odpowiedź i ten człowiek ma rozwiązany problem. Naprawdę to są takie niekiedy prozaiczne i to cieszy, że człowiek po prostu po to jest w tym miejscu. Właśnie, żeby nie było tak kolorowo, to jakie porażki pan odnotował, albo czego nie udało się zrealizować? O kurczę, porażki. Zawsze są jakieś porażki, ale ja, nie, jak to się mówi, nie zasypuję gruszek w popiele. Patrzę do przodu. Niektóre tematy rzeczywiście są jakby nie do rozwiązania, typu jakieś rondo, czy jakieś balustradę, śmieszną balustradę przy drodze wojewódzkiej, ale dzisiaj jeszcze nie, ale to jest, ja uzbieram, że tak powiem, różnych opinii, czy komendy policji, bo to zespół ludzi musi być, aby taka inwestycja została wykonana. Teraz już mam przyrzeczenie z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że to będzie stworzone, te balustrady, będzie projektowane, ale tam od realizacji, od projektu do realizacji dłużej niż w Kartuzach. Pan jest znany ze swojej przynależności politycznej. A jak to jest w samorządzie? Czy w samorządzie ta polityka, ta duża polityka, jak mówimy, powinna być obecna? Nie. Ja jestem przeciwnikiem. Uważam, że tutaj ta polityka została przez naszego Gołyńskiego wprowadzona tak naprawdę. On to sceduje, te jego kłopoty, trudności z komunikowaniem się z radnymi, z jakiejś tam konkretnej opcji, ale to nie opcji, chodzi o ludzi. Tomek Belgrał nie jest politykiem, ale on go też identyfikował, bo on z tej listy startował. Tu nie powinno być na tym naszym najmniejszym organie administracyjnym w ogóle żadnej polityki. Niech się bawią w Warszawie w politykę. Ja już członkostwo swoje zawiesiłem, nie jestem w partii, jestem otwarty na wszystkie możliwości, ale uważam, tu nie ma partii. Tu mamy i Ksiński, jest Bystron, jest Gołyński, jest jakiś inny obywatel, który ma dużo do powiedzenia, bo chciałby się wypowiedzieć. Dajemy szansę, słuchajmy tylko. No widać, że się zapowiada gorąca wiosna w samorządzie, więc zobaczymy, co czas pokaże. A dzisiaj dziękuję za rozmowę. Gorąco na pewno będzie. Uważam, że Państwo powinni wziąć przyszłość naszej gminy w swoje ręce i uczestniczyć w wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie programu. Daj nam znać za pomocą mediów społecznościowych, jakie tematy mamy poruszyć w następnych odcinkach.
Aby nie przegapić kolejnej rozmowy, zasubskrybuj kanał na YouTubie. Możesz nas także oglądać w portalu Kartuzy Info lub w aplikacji Kartuzy Info, do której pobrania gorąco zachęcamy. Studio Info można wspierać w serwisach zrzutka.pl i patronite.pl. Linki znajdziesz w opisie. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli poruszać więcej interesujących tematów.